Dobrze. A, wy właśnie... Poczekajcie sekundę, zobaczymy jedną rzecz. Chyba lepiej, co? No, lepiej. Wracamy do gry. Szczerze, przed chwilą skończyłem poprzedni odcinek. Jedyne, co udało mi się przeczytać, to to, że relikty w jakiś sposób niektóre buffują mnie, niektóre robią inne rzeczy. Są różne. Są aktywne. Coś jak itemy w Isaacu właśnie. Będę to przyrównywał, no bo tak mi jest łatwiej to wszystko zrozumieć. I właściwie to... Technicznie rzecz biorąc... przez chwilę była informacja, że mogę używać tylko jednego reliktu naraz. Nie do końca to rozumiem. Nie wiem też, czy to jest faktycznie prawda. No bo całość wygląda, jakbym chodziło kilka reliktów. Dodatkowo było napisane coś o tym, że dzięki reliktom, które będą różnie dropić, twórcy chcą, żeby każdy run był unikalny. Co z jednej strony bardzo mnie zaskoczyło, no bo właściwie to... Gdzie tu są rany? Ja po prostu przechodzę przez... Wchodzę na arenkę, zabijam parę stworów i lecę na kolejną arenkę. I przedmioty mi zostają. Też nie ma ich nie wiadomo jak dużo. Co nie jest specjalnie minusem, wbrew pozorom wobec mnie. Według mnie. Przepraszam was. Ale czasami tak się dzieje, że człowiek nie jest zdolny fizycznie do niebycia debilem i nagrywania w dobrym stanie. Czasami to musi robić w chujowym, ale przynajmniej ma humor i chęć. Nie można mieć wszystkiego. A, zwyczajnie, jeszcze mnie trzyma przeziębienie, nie wiem jak was, ale plus minus rozpoczął się październik. Właściwie, jeżeli w momencie, gdy to publikuję, to prawdopodobnie jesteśmy gdzieś w połowie października. Nie zdziwiłbym się. Tak orientacyjnie dla was. Właściwie to jeszcze nie pojawił się pierwszy odcinek Hero Siege, gdy ja nagrywam. Strasznie nie lubię, jak respisz muchy, przyjacielu. Pokaż mi to. Prawdopodobnie po zbufowaniu byłoby lepsze. Diseased mosquito. Nie, nie, nie. Proszę trzymać od ebole ode mnie z daleka. Halo, byłem blisko ściany i skastowałem spela. I się nie udał. No bo najgorsze jest to, że gość ma ranged resistance. Tak to bym prawdopodobnie szybko go zdjął. Ale to nic. Sobie jakoś zabijamy. Właściwie to nagrywam na zapas dwóch przyczyn. Też wypadałoby się by was poinformować. Po pierwsze, bo nigdy nie wiem, kiedy później będę miał czas na nagrywanie. To zawsze. Ponadto, teraz mam chęć do nagrywania. Może być tak, że w pewnym momencie będę się źle czuł. Chodzi tutaj raczej o samopoczucie, bo jeżeli chodzi o jakieś fizyczne sprawy, że na przykład złapie mnie jakaś choroba, czy inne tego typu rzeczy, do pewnego stopnia potrafię to w sobie w jakiś sposób przezwyciężyć. I zwyczajnie nagrywać, gdzie jestem chory i wydaje mi się, że aż tak bardzo tego po mnie nie widać. Aż tak bardzo. Chyba, że wam faktycznie powiem, hej, halo, jestem chory, umieram na raka. No to wtedy tak, prawdopodobnie wtedy dojrzycie jakiejś zmiany. Elfstein, okej. Ale ogólnie rzecz biorąc... Kurwo ty! Co ty sobie wyobrażasz? Juggernaut. Dobrze, mam cię. I po trzecie, trzeba pamiętać... Ja nie robię faktycznie jakiejś wielkiej edycji tych materiałów. Tym bardziej takich jak ten. Nie mam do tego nawet intra. W pewnym sensie nie czuję w ogóle z jednej strony potrzeby intra dla tej serii, a po drugie... nie mam pojęcia na intro. Szczerze wam tutaj powiem. Nie mam pojęcia. Może na coś wpadnę.
na ostatni odcinek i wam dam intro jedno. Ale ogólnie to nie ma pojęcia, tak jak wam mówię. Szczerze wam mówię, staram się być z wami szczery. Ale mimo wszystko czasami muszę faktycznie chwilę posiedzieć, poedytować. I to nie jest specjalnie męczące zajęcie, to nie jest specjalne wyzwanie, ale człowiekowi w pewnym momencie po prostu się nie chce. A wiecie, to jest ten rodzaj pracy, w którym jeżeli czegoś ci się nie chce robić, to bardzo możliwe, że zrobisz to chujowo. No bo nie oszukujmy się, jeżeli chcę, żeby odcinek był śmieszny, no to raczej muszę skupić się na tym, żebym ja też się mógł z tego pośmiać. W sensie, żeby i mnie to śmieszyło. W taki sposób na przykład staram się robić czasami, nazwijmy to żartobliwie, animacjami na kanał. Przy okazji jakichś nowych serii, czy innego tego typu gówna. Wtedy faktycznie coś jakieś rysunkowe rzeczy się pojawiają. I właśnie potrzebuję to robić, gdy jestem w dobrym humorze, bo gdy jestem w dobrym humorze, to jeszcze potrafię złapać jakiś żart, jakieś zacięcie humorystyczne. Jestem w złym humorze, to po prostu to pragnę siedzieć nieruchomo w jednej pozycji i oglądać jakieś głupie filmy w internecie. A ostatnio jest moda na to, żeby youtuber mówił, że chce się zabić, więc tym bardziej lubię patrzeć, jak ktoś mówi, że chce się zabić. To już w ogóle jackpot tak zwany. Czy możesz, kurwa, nie rzucać we mnie wszystkim, czym możesz, co masz pod ręką? Zostaw te biedne muchy. Chwila, zakładam, że to nie działa. Halo. No. Lepiej nie stać przy tej ręce, zdaję sobie sprawę. Coś jakoś... Mógłbym podjąć w tym momencie temat. Nawet mam listę tematów przygotowanych. Tak, żeby wiecie, żebym mógł porozmawiać o czymkolwiek. Żebym mógł do was otworzyć gębę. To nie jest tak, że ja nie wiem, o czym chcę porozmawiać. Bo zazwyczaj mi się znajdzie jakiś temat. Ale często tematy, które chcę poruszyć bardziej niż inne, czy... Oj, zjebałem. Zjebałem, nie chciałem tu wejść. Ale nie przyuważyłem, no nic. Tematy, które chcę bardziej poruszyć, tematy, które mnie bardziej interesują, często w jakiś sposób o nich zapominam. I w konsekwencji on zostaje i gadam z wami o dupie Marynie. Znaczy mówię do was o dupie Marynie, co prawdopodobnie też aż taką często zainteresowaniem się dużo nie cieszy, nawet Grain ogarni składnie. Grain ogarni gilotyny, kurwa. Jesteś we Francji, żeby chodzić pod każdą z nich się upierdolić? I się zachowuj. I po prostu w taki sposób pamiętam, żeby poruszyć parę tematów, które faktycznie chciałbym poruszyć, bo 5 minut po skończeniu nagrywania mi się przypomina, o chuj, miałem powiedzieć o tym i o tym. A to jest taki ciekawy temat, a ja chciałem powiedzieć. Teraz jestem gównem. Użyj. Światełka. O, jaki ładny flet. Bardzo dobrze. Więc jakoś tak próbuję z wami gadać zazwyczaj. Właśnie ostatnio, dopiero przy okazji Hero Siege'a sobie coś takiego ogarnąłem. Oj. Już z tobą walczyłem, ty jesteś oszukistą. Tyle ci wystarczy w pierdolu. Trzeci raz ci go nie będę spuszczał. Musisz się zadowolić. The Almighty Fedora. Statystyki matematyczne lecą w górę. Ja pierdolę. Na którym jestem wave'ie? Na 27. Patrzcie, to coś za mną lata. Fedoro, broń mojego dziewictwa. No i tak, no i jakoś staram się dzięki temu poruszać takie tematy. I zwyczajnie, bo tak troszeczkę się odczepiłem od tego tematu mojego nagrywania, takiego okazyjnego. No, zwyczajnie sądzę, że
w momencie, gdy nagrywam i jestem w złym humorze, albo nie mam właśnie takiej karteczki z tematami, to albo gdy montuję i czuję, że nie chcę mi się tego robić, się czuję niechęć wtedy do montażu. To nie jest, że nie chcę mi się tego robić. To jest różnica, wbrew pozorom. Czuć niechęć, a czuć niechcenie. Właściwie. Nie jestem tam za długo, koleżko, dziękuję. Zaraz powinien być boss. Czuję. Cześć myszy. Chyba, że się zresetowało, a ja nie zauważyłem. Tak też może być. Ona rzuca liczbami pi. Ta Fedora strzela liczbami pi. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Lecą na mnie, widzę. Wszyscy. Bardzo fajna gierka, bardzo przyjemna. Ale chyba powiedziałem już wszystko, co miałem powiedzieć na temat mojego nagrywania i montażu. Mówię, bycie youtuberem wcale nie jest trudne, tak już podsumowując ostatecznie ten temat. Bycie youtuberem wcale nie jest trudne. Po prostu to jest ten rodzaj pracy, przy którym musisz być w stosownym nastroju, żeby go wykonywać. I to jest jedyna trudność. Właściwie. I jedyne, co mnie powstrzymuje przed nagrywaniem regularnym i ciągłym, to zazwyczaj są warunki zewnętrzne. W tym momencie też z racji mojej edukacji oraz, prawda, nasz ulubiony protagonista, Łoś, który jest gotów zawsze zawyć, gdy jest taka potrzeba, gdy jest zbyt spokojnie. No i to jest jedyne. Normalnie siedziałbym, nagrywałbym dla was. Bez problemu. Dla was, dla trzech osób. Też lubię to podkreślać. Nie, żeby to było coś złego, bo wcale nie. Mam tu jeszcze coś. Właśnie tak. Granic zerknął do kartki z tematami, to zaraz coś powie. I właściwie mam jeszcze o archetypie postaci, którymi lubię grać. Tak. Na bogatości troszeczkę z nimi poleciałem. Ale nie sądzę, by one zajmowały aż tak dużo czasu. Tym bardziej, że nie zawsze mi się chce poruszać o nich temat. Chociaż powinienem chyba ten temat wyczerpać ostatecznie i już do niego nie wracać, a nie. Po 400 odcinków z jednego tematu. Nie wpuść na kuszy. Nie daj się ostrzeliwać. Nic. Ale co, no i jeszcze mi tak naprawdę pozostał Łot. To jest właściwie taka podstawa do obłąkańca. Łot. Ktoś, kto właśnie się raczej skrada, atakuje od tyłu, przygotowuje zasadzki. Raczej też broni jednoręczne. Głównie ktoś, kto jest właśnie nastawiony na to, żeby mieć pieniądze. Mniej więcej wykształciło mi się to w momencie, gdy grałem w Skyrim, a mniej więcej od tego czasu. Wcześniej lubiłem inne archetypy. Inne miałem ustalone u siebie. To jest jakiś devil. Mam Zeppelina, patrzcie. Shooting homing missiles. Dobrze wiedzieć. Ty faktycznie. Dobrze, bardzo dobrze. Najnowszy nabytek prosto z Rzeszy. Shrine Throne Dungeon. Ciekawe. Ciekawe rzeczy, pójdziemy sobie. No ale właśnie, mówię, nastawienie na zysk. Ze Skyrima się zaczęło, bo mnie zaczęły wkurwiać te całe polityczne igraszki. W pewnym momencie zrozumiałem, że mnie nie obchodzi, kurwa, kto się z kim bije. Mnie obchodzi to, czy mogę zdobyć za to jakiś hajs. I dlatego właściwie to jest główny powód, dla którego nie ruszałem wątku politycznego w Skyrimie. Po prostu uznawałem tych wszystkich NPC-ów za bandę przygłupów. Nic więcej. Natknąć. Speeding list. To nie wiem, co to jest. A, flajcy. Kurczę, mamy już kompanów. Zeppelina, Fedorę. Bossler to jest. O kurde.
Dobra, schodzimy. Właściwie tyle mogę o nim powiedzieć. Też raczej nastawienie na defensywę, ewentualne uniki. Raczej siła fizyczna z naciskiem na umiejętności. Infinezję. Stop. Nie. To chcę sobie wziąć. Kolejna pasywka, zostawianie za pociskami ognia. Oczywiście to chcemy. Redukcja obrażeń, health. Redukcja. Jeszcze mogę, no tak. Okej. Góra, Destroyer. Bardzo miło. Także praktycznie chyba najwięcej problemu z opisaniem miałem przy Palladynie. Chyba mam jeszcze jakiś. Spójrzmy. Mam. Jest jeszcze łowca nagród, najemnik. To jest właściwie takie wyśrodkowanie pomiędzy takim typowym wojownikiem a łotrem. Też chodzi głównie o pieniądze. Zwyczajnie zamiast kraść, czy otwierać zamki, czy wykonywać tego typu misje, idzie, spuszcza w pierdol właściwej osobie, czy zabija jakiegoś niedźwiedzia, idzie na pił. I tyle. To jest najemnik. Tutaj już mogą być... Tutaj już się preferuje różne uzbrojenie, zależnie od rzeczy. Może być, prawda, najemnik pod postacią strzelca, ale to raczej przy Battlefieldzie wam powiem, jakie lubię bronie. Palne. A głównie... Nadal broni jednoręczne zazwyczaj. To jest taki standard. Dodatkowo jest inżynier. Chwila, zobaczę sobie. 16 minut, bardzo dobry czas. Zaraz przejdę, spokojnie. Najpierw zobaczymy sobie przedmioty. Lepsze. Zakładamy. Źle, nie tak. O! Tutaj mamy. Charm of King. Equip. Back. Dobrze. Tego jeszcze nie założymy, ale mamy tam już jakiegoś Wanda. Zakładaj. Tylko ten na 21 jest lepszy. No i wyłączam tak co chwilę. Zwiększa staminę. Nie, my idziemy w ofensywę. Jebać biedę. I tutaj jeszcze całość zrobiona. Nie ma tu nic więcej. Nic nie chcecie mi dać w nagrodę. No tu jest coś. Ale nie ma... Chyba to jest skrzynka, którą już otworzyłem. No nic. Czy... O. To tyle. Myślałem, że będzie coś więcej jeszcze. Przechodzimy. Zaraz kończymy. Jeszcze mam jeden archetyp. Nie wiem, czy w następnym odcinku. Właściwie, jeżeli tak, to mi to zajmie minutę. Plus, minus. Albo mogę nawet teraz. Jest to po prostu inżynier. Trochę jak magister inżynier, hehe. Właściwie... Troszeczkę z tego, troszeczkę nie. Chodzi głównie o kogoś, kto zajmuje się zębatkami. Coś jak... Możecie sobie skojarzyć z kapłanem maszyn w pewnym sensie. Mniej więcej ktoś taki. W sensie taki troszeczkę gadżeciarz, ktoś kto ma jakiś, wiecie... klucz, młotek i idzie wpierdalać ludziom za pomocą działka, a nie jakiegoś własnego miecza. No, ewentualnie jakiś właśnie miecz, taki malutki, niespecjalnie jakikolwiek taki, żeby zadawać obrażenia. Na pewno to jest rzecz drugorzędna. Może topór, też raczej mały. Raczej taki toporek, taki utylitarny. Tyle. Dosłownie. Cześć wszystkim. Zostawcie lajka, jeżeli wam się podobało. Tak, to bardzo dobra rzecz, bardzo dobra praktyka. Na przykład tak jak zakończanie odcinka w